Czemu nic nie mówią? Co robią Miguelowi? Nie wiem. Pewnie go badają. Uspokój się. Mojej mamie często robiono tomografię. To długo trwa. Czemu jesteś taka dziwna? O czym mówisz? Od kiedy przestałaś kolegować się z Robertą, a zaczęłaś z Javierem, jesteś nie do zniesienia. Nie ja się z nią pokłóciłam. To ona jest nieznośna. Chciała cię bronić przed Gastonem. No, ale espérame. Jeśli zamierzasz go oczerniać, schowaj swoje komentarze do kieszeni. Nie będę cię słuchać. Chciałam pomówić z lekarzem i zobaczyć Miguela. Już go odwiedzaliśmy, tak. Później zadzwonimy do Mii. Wolałabym iść do szpitala. Victorio, telefon. Do mnie? Tak. To Mia. Nie. A kto? Nie wiem. Kto to był? Nie wiem. Przerwało? Rozłączył się. Przyszłam tu taki kawał. Przerwałam dyskusję z profesorem Carlosem, a ty się rozłączasz? Czemu nie spytałaś, kto dzwonił? Nie powiedział. To spytaj jeszcze raz. Na przyszłość podawaj numer komórki. Przepraszam. Niech do mnie nie dzwonią. Nie denerwuj się, Arnaldo. Wszystko się wyjaśni. Jeśli to się rozniesie, będę musiał zamknąć fabrykę. Nikt się o tym nie dowie. Rozumiesz? Kto tak twierdzi? Ty? Jak mogłeś już zostawić te dokumenty bez nadzoru? Nie mów tak do mnie. Nie miałem ich przy sobie. Wyniosłem je z biura i ukryłem. Bardzo skutecznie. Spokojnie. Odzyskam te papiery. Mam nadzieję. Bo inaczej ja, ani moi znajomi biznesmeni nie damy ani centa na twoją kampanię. Przestań. Nie mów nikomu, a ja wszystko załatwię. Oby. Inaczej pożegnasz się z polityką. Występują. Zbuntowani. Odcinek 426. Sanar este profundo dolor, siento correr por mis venas tu respiración. Estoy tan conectada a ti que hasta en mis sueños te veo. Sin ti yo me muero. Y es tu corazón que te robaste cuando te marchaste. Con mis besos, con mis besos y mis sueños. Y este corazón está latiendo cada vez más lento. Y estoy sintiendo en mis adentros como el fuego no se apagó. Uspokój się, nie biegaj jak pająk. Nie wyrobię. Musimy czekać. Bustamante pewnie dziś nie zadzwoni. Ile to potrwa? Kiedy się odezwie?
Zrobię ci herbatkę na uspokojenie. To naturalny preparat, nie roztyjesz się. Tylko posłodź, żeby nie była gorzka. W porządku. O Boże, który telefon? To dzwonek. Otworzysz? Wyluzuj, to ja jestem histeryczką. To Chana? Nie ma rewerte? A o co chodzi? Po tym, co się stało, samotne kobiety nie są bezpieczne. Straszy nas pan? Nie. Co zrobiłaś, Diego, że manipulujesz nim jak kukiełką? Absolutnie nic. On jest pijany. Wtedy miałabyś kłopoty. Odpowiedz, co zrobiłaś mojemu synowi. Dość. Mogę iść do więzienia, ale jeszcze jeden krok i rozbiję panu to jajo na głowie. Spokojnie. Nie jest pani do tego zdolna. Nie? Założy się pan? Wolnego. Widzę, że kabaretowa tancerka zrobi wszystko w obronie dziecka. Bez takich. Spokojnie, ja to załatwię. Żałosne. Jak takie kreatury mogą mną manipulować? To pan jest kreaturą. Nie zajmujemy się psychologią, by uleczyć pańską nienawiść, frustrację i bezsilność. Nie przyszedłem się kłócić. Właśnie widzę. Co za temperament. Proponuję negocjacje. Negocjacje? To podpucha. Czego pan chce? Odzyskać skradzione papiery. W porządku, jeśli cofnie pan nakaz wydalenia Roberty. I jutro ma wrócić do szkoły. Załatwione. Ale poproszę dokumenty teraz. To niemożliwe. Muszę zadzwonić do znajomego dziennikarza, żeby je przywiózł. Oczywiście trzeba za nie zapłacić. Gdy je pani odzyska, dam pieniądze i przyjmę Robertę do szkoły. I jeszcze coś. Rewertę też ma wrócić. O nie, wykluczone. W takim razie mój znajomy opublikuje artykuł. Dobrze. Córka i tatuś znów razem w szkole. Miło było z wami negocjować. Poczęstuje mnie pani whisky? Żartowałem. Proszę iść. To żart. Żegnam. Czas na Esperal. Świr. Jak badania? Zawartości cukru w cukrze? Giovanni. A, badania. Nie wiem, nic nam nie powiedzieli. Przyszli Madariaga i Colucci. I jak? Spokojnie. Miguel znajduje się w krytycznej fazie. Gdyby go teraz wybudzono, mógłby mieć uszkodzony mózg. Jak to? Będzie upośledzony? Giovanni, zbastuj. Nie rozumiem. Obudzi się czy nie?
Tak, ale znacznie później. Może za kilka lat. O nie.